szkocce Rubika mamy aktualnie dwa rekordy świata. W pojedynczym ułożeniu Max Park 3.13, a w średniej z pięciu ułożeń Yihan Quang 4.38. Yihan Quang 4 sierpnia poprawił nieco swoją pozycję w rankingu pojedynczych ułożeń, wykręcając 3.38. Ja jestem Grzegorz Pacewicz i dzisiaj zrekonstruujemy to ułożenie. Kostkę mieszamy z UK orientacji, białym do góry, zielonym do siebie. Kostka pomieszana, Yihan Quang robił krosa na żółtym i widzimy tutaj bardzo ciekawą sytuację. Bloczek z dwóch elementów, tutaj bloczek z dwóch elementów, tutaj jest trzecie ramię krosa, czwarte ramię krosa, to, tutaj to pomarańczowe przy swoim centrze, niebieskie przy swoim centrze, krawędź czerwono-niebieska w tym miejscu. Bardzo łatwo z tej pary zrobić X krosa, ale współcześni zawodnicy oczywiście idą w przewidywaniu ułożenia dalej i tutaj widzimy parę, która zostanie zachowana, a Yihan Quang na pewno też przewidział, że ten narożnik z tą krawędzią też zrobią ostatecznie trzy ruchowca, co nie jest trudne do przewidzenia. I w zasadzie zostaje tylko ostatnia para czerwono-zielona do skontrolowania. Kostka złapana w ten sposób i po ruchu grubym R mamy pierwsze ramię krosa osadzone. Teraz wystarczy zrobić U2, żeby przygotować bloczek. B', R2, mamy już X krosa w tym miejscu i wystarczy tylko front prim, żeby dokończyć naszego krosa. I teraz zauważmy. Tutaj trzy ruchowiec w tym miejscu, para bardzo łatwa do zrobienia z prawej strony i narożnik siedzi w slocie. Lecimy więc. Druga para na plecach zrobiona, U2, rozdzielenie tej pary i zrobienie z lewej strony, bardzo łatwy przypadek, wrzutka i na końcu najprostszy, czy bardzo prosty przypadek F2L-a, wystarczy zrobić cykl w prawo i wrzutka i jesteśmy po F2L-u. OLL, małe L z takim paskiem z dwóch elementów, jeden znowu z łatwiejszych OLL-i, wystarczy front, dwa razy cykl i ten etap już jest za nami. I PLL, permutacja urobiona z tej strony i nie robiona jak zwykle M-kami, tylko w sposób taki, który kiedyś Lukas Eter zaproponował, a ja też mam jakiś film na ten temat, mianowicie mamy R2U, cały cykl dokładamy i tutaj bardzo ciekawe, bo R3 robimy, U' i na końcu taka wrzutka, U' auf i mamy całe ułożenie. Bardzo ciekawe ułożenie, proste, przynajmniej w rękach takiego mistrza jak Yihan Quang, tak się ono wydaje, że jest bardzo proste i jest on już drugi w rankingu światowym. Kto wie, czy nie dogoni Maxa Parka i nie zrobi też rekordu świata w pojedynczym ułożeniu. Mam nadzieję, że ta rekonstrukcja się podobała. Dzięki za uwagę. Na razie, pa!